Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania, miło mi Was gościć na kanale. Dawajcie suby, zapraszam do tego, także do klikania w dzwoneczek obok, który pojawi się po subowaniu. Mała prywata, tradycyjnie ostatnimi czasy. A tymczasem zapraszam słuchajcie do mega ciekawego piwa. Jest kartonik, więc może być sztos, prawdopodobnie będzie sztos. Sweet Temptation z Brokreacji, czyli Barley Wine Barrel Aged, czyli po prostu słuchajcie, mamy Barley Wine, który leżakował w beczkach. Informacje jest, że po polskim winie. Ciekaw jestem, jakie było to wino. Nie mam takiej informacji, jak chętnie bym się dowiedział. Jakbyście chłopaki widzieli filmiki i tak dalej, dajcie znać. Chętnie bym się dowiedział, bo swoją drogą wina także lubię i szanuję. Z przyjemnością bym się też... W zeszłym roku była jakaś akcja chyba w Lidlu. Pojawiło się pierwszy raz chyba ze Srebrnej Góry była butelka wina. Były jakieś butelki wina. Było całkiem ciekawe, aczkolwiek było takie... Dobra, to nie kanał o winie, nie w tym momencie, lecimy, dobra. Ja bym mógł się rozgadać i byśmy się tu skończyli, film się skończył po 20 minutach, a nie po jakichś 7-8 jak planuję. No dobra, co my tutaj słuchajcie mamy? 24 Belgie, 10% alkoholu, IBU 50. Bardzo fajna inskrypcja z tyłu. To miał być ostatni raz, ale tego grzechu nikt nie jest w stanie uniknąć. Woń słodyczy połączona z czerwonym winem łamie nawet najtwardsze postanowienie. Sweet Temptation swoje kuszenie rozpoczyna od zniewalającego wyglądu, po czym omamia nozdrza, by w końcu rozpłynąć w gardle niczym krem najlepszego z ciast. Czy ktoś mu się oprze? Zobaczymy. Na etykiecie, na kartoniku przemiły, wielebny, uśmiechnięty w typowym błogostanie, także chyba już po zakończonej mszy, już po skosztowaniu wina, chociaż on tutaj, słuchajcie, trzyma fajnie, bardzo ładnie pokazany, słuchajcie, kawałek ciasta. Wygląda ciasto czekoladowe z wisienką, a tutaj z drugiej strony, o właśnie, kieliszek wina. W ogóle zaraz Wam pokażę, że etykieta jest bliska, tylko wyjmę oczywiście, odpakuję prezencik. Kartonik wygląda naprawdę super, cudnie. Bardzo mi się to podoba, że tak właśnie są pakowane te piwa, jakby, no, które starają się, chcą być sztosami. Także to jest prawidłowa ścieżka. Sweet Temptation, Brokreacja. Słuchajcie, piękny papier, piękna etykieta, naprawdę stylowa. Utrzymana kolorystycznie, idealnie moim zdaniem, bardzo ładnie. Mamy tu przyjemnego, wielebnego. Widzicie, ciastko, kieliszek wina, krzyż, Sweet Temptation, wszystko jest. Także gra gitara. No dobra, no to lecimy. Lecimy z tematem. 24 B, 3-1. To jest fajna ilość, naprawdę. No dobra. Okej, zobaczymy. Jak wygląda, słuchajcie. A więc barwa, faktycznie czerwonawa. Przypomina jest o wino już w momencie, bo już takie trochę rozwodnione. Ale wino z przebłyskami... Czerwone wina z przebłyskami takimi delikatnie brązowymi, ale ta rubinowość, o to jest rubinowość, jest idealnie zaznaczona, trzeba przyznać. Klarowne, aczkolwiek jest taka delikatna nieprzejrzystość, taka może delikatna mgiełka, jak tak patrzę, że może mi się myli, ale wydaje mi się, że taka smukła mgiełka jest po prostu. Aromat jest naprawdę, słuchajcie, winny. Wow, bombowo, jest naprawdę czuć, słuchajcie, wino. Bardzo ładnie, ja tutaj przede wszystkim czuję, jak dla mnie, czerwoną porzeczkę. Bardzo mocno zaznaczoną czerwoną porzeczkę. Winne, winogronowe nuty także się pojawiają, jak najbardziej. Znaczy są to, nie są to koniecznie faktycznie białe winogrona, są bardziej czerwone winogrona. Ale są, ale także jest cudowna, idealna woń właśnie, słuchajcie, dojrzałych, wysuszonych, suszonych owoców, taka tam gra słów. Także naprawdę jest pięknie tutaj to czuć. Morele ususzone, o właśnie, także do tego wchodzą morele ususzone, ale czerwona porzeczka, jak dla mnie, przede wszystkim na samym początku, piękna barwa, naprawdę pięknie się, to cudownie się miesza. I czuć beczkę. Jest moc, naprawdę jest dobrze. Aromat jest wow, potężny, muszę przyznać. Delikatna jakby taka kwaskowatość u tej czerwonej porzeczki. No i te suszone owoce, jak dla mnie to są morele. Tutaj wychodzą po prostu pięknie także morele. Taka beczkowość także, jest tylko taka delikatna jakby zatęchłość, taka stanowczość, takie to drewno stare.
taki, nie że stary kościół, bo to nie ten rodzaj drewna, ale jest takiego, coś drewnianego tutaj w sobie wychodzi. O, naprawdę pięknie. Taka filigranowa woń dobrego, zacnego alkoholu. Lecimy. No się dzieje. Urywa. Ohoho. Dobrze. Jest dobrze. Więc tak. Czekajcie jeszcze raz. Urywa. Naprawdę urywa. Czerwone porzeczki. Także czuję naprawdę bardzo solidnie. Wydaje mi się, że do tego winogrona. Oczywiście jak najbardziej. I znów bym się skłaniał do wersji raczej czerwone, aniżeli białe winogrona. Ta słodycz jest taka umiarkowana, ona nie jest teraz taka wybitnie duża. Jest dobrze wygładzona, schowana. Piwo jest fajnie skomponowane, ono się trzyma kupy wzajemnie, jest takie zharmonizowane. Mam wrażenie, że słodycz się chowa dosyć solidnie. Jest wyczuwalna oczywiście, ale jest pięknie raczej zaznaczona właśnie taka ta winna nuta, porzeczkowa, goryczka także po chwili teraz się pojawia i delikatnie tutaj jakby emanuje swoją obecnością. Także jest naprawdę fajnie, ale jest owocowy. Ono jest naprawdę super owocowe. Jak dla mnie, no powtórzę się po raz kolejny porzeczka, ale także tutaj więcej suszonych owoców, ale także brzoskwinia. Bardzo dobrze zaznaczona brzoskwinia w smaku. I piwo jest gładkie, naprawdę gładkie. Ale czuję się tutaj naprawdę jakbym, pamiętam jak moja babcia do tej pory bardzo lubi, nalewać właśnie sobie, słuchajcie, do herbaty troszeczkę soku z czerwonej porzeczki, także owoców. I kojarzy mi się ten smak. Naprawdę mi się bardzo mocno kojarzy. Także jest to znakomicie wyczuwalne. O, teraz już delikatnie bardziej wine'owo, tak klasycznie pachnie. Mniej porzeczki, bardziej właśnie... O, teraz także białe winogrona się pojawiły. O, że rodzynki. O, rodzyneczki teraz także. Jest bombowo. Nasycenie średnio, nisko średnio w tą stronę. Jakby nie ocenię w skali 100%, to oceniłbym tak na 30%, mniej więcej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczcie, jak się pije. Je się pije naprawdę wybitnie dobrze, smacznie. I co jest wspaniałego tutaj, bo ostatnio już piłem barley wine z Factory Alcatraz i ono miało taką samą wartość, 24 Belgie. I tam to piwo było jakoś wodniste, było takie nieułożone, nie miało charakteru. A tutaj ma tego pazura, tego takiego kurzego pazura. I jest moc, czuję tą... Ono nie jest wodniste, jest pełne, jest treściwe. I jest znakomite. Naprawdę, trzeba wziąć, że prezentuje to, przynajmniej w tym momencie tutaj, stanie na pewno na półeczkę, bo jest bombowe. Słuchajcie, gdyby wina mszalne smakowałyby jak to piwo, to myślę, że nie jedna msza skończyłaby się wcześniej, po prostu. Albo nawet może nie miałaby końca po prostu. Może by się nie odbiła, jakby ksiądz odkrył źródełko gdzieś na plebanii. Także słuchajcie, świetna robota. Jest bomba. Także słuchajcie, z ręką na sercu polecam. Także oczywiście do polecenia. Ja też się polecam do oglądania, subowania i tak dalej. Wasze zdrówko. Cześć, cześć.